dzisiaj kolejny odcinek o Argo.NE. Zachęcony bardzo dobrymi wynikami, stwierdziłem, że moją przechodzoną miejscówkę będę chciał przeszukać za pomocą trybu jednoczesnego, bo widzę, że można tym za pomocą tego trybu wyseparować sygnały. Tryb ma tą wadę, że na śmietniku, tak jak mówiłem, ciężej się z nim pracuje, ale sukcesem jest to, że jest zdecydowanie głębszy niż taki popularny tryb dynamiczny i dzięki temu, że w statyku znajdujemy środek przedmiotu, tak jak namierzając w pinpoincie, mamy bardziej precyzyjną identyfikację trybu dynamicznego, jeśli ona się pojawi ze względu na głębokość i osiągi. Także jest to ciekawostka. Dało się wczoraj wykopać takie wieczko od pasty z głębokości dobrych 40-35 cm z bardzo dobrym sygnałem w trybie mieszanym. Próbuję za pomocą tego trybu doczyścić tą brudną miejscówkę, którą mam bardzo przechodzoną i spróbuję po prostu wycisnąć z niej więcej. Zobaczymy, jaki będzie efekt, nie mam pojęcia. Bardzo dobrze to urządzenie się w tej sytuacji sprawia, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że daje to lepsze efekty niż inne urządzenia, z którymi chodziłem do tej pory w tym miejscu. Oczywiście jest to szereg innych czynników, jak szczęście, jak jakaś sumienność, jak przemiatanie, nakładanie cewki i tak dalej. O tym też trzeba pamiętać, że to nie jest tylko i wyłącznie zaleta maszyny. Ale zobaczymy, co się da w dzisiejszym odcinku jeszcze z tego miejsca po prostu uzyskać. Sprawdzam wszystkie ustawienia. Tonny program pierwszy, oczywiście to zostawiam. Maskowanie 3 przestawię sobie na 2. Filtr gruntu 2. Ok, ogólnie to wszystko tak wygląda. 16 kHz. Mam ustawione urządzenie, jeszcze raz skalibruję do gruntu. Super, zaczynamy. Zobaczcie, jaka ilość jest żelaza tutaj. Wszędzie jest żelazo. Bardzo powoli trzeba przemiatać. Proszę. Pierwszy sygnał do sprawdzenia. Hodograf nie jest przekonywujący, ale wykopać trzeba. Widać, że przyjęta strategia bardzo się opłaca w tym momencie, dlatego że efekty są od razu widoczne. Taki oto mały medalik. Nie jest chyba raczej srebrny, chociaż to trzeba będzie akurat sprawdzić. Mało prawdopodobne, aczkolwiek jest zawsze taka możliwość. Proszę bardzo, tryb jednoczesny. Jestem w stanie wyseparować na tym śmietniku, bardzo powoli przemiatając kolejne fanty. Znów niepewny sygnał. Trzeba sprawdzić. Tym razem mniej szczęścia, jakiś kawałek po prostu ołowiu. No, wyszukamy dalej, zobaczymy, co można dalej tutaj jeszcze znaleźć. Strasznie płynący sygnał. 65. Ale głęboko powyżej 20. Ale to jest jakaś blacha albo coś dziwnego. Strasznie się sygnał rozjeżdża. Zobaczymy. Jest głębokości prawie pinpointera. Taki kawałek. Chyba ołów to jest. Ciężko mi jest to w tej chwili dokładnie ocenić. Bo słychać 79. cm ponad. Kopiemy.
mieć żelazo albo dwie rzeczy tutaj leżą. Tu jest żelazo ewidentnie. Ale tu już niekoniecznie. Albo to jest efekt od żelaza. Tu trzeba wykopać. No krótki jest sygnał, więc niekoniecznie. Ale już tą długi. To będzie żelazo zardzewiałe. No ale wykopiemy. No identyfikacja jest bez zarzutu. Rzeczywiście to było żelazo. Jakiś gwóźdź, który dawał taki sygnał. Ale jeszcze raz na wszelki wypadek przeszukam to miejsce. Bo nie mam gwarancji. No mam dwa sygnały na kolor w tym momencie. Obok siebie. Muszę przeszukać dokładnie. Pewnie będą jeszcze jakieś dwie rzeczy. Na kolor, którą słychać w tym dołku. No i teraz zobaczmy, gdzie jest trzeci przedmiot. Zobaczcie, teraz go słychać. Ale skacze po całej skali. Dalej w dołku na 25 cm. Kopiemy. No i mamy wszystkich winowajców. Kolejny odłamek. Teraz jeszcze raz sprawdzę dołek, czy rzeczywiście jeszcze coś nie zostało. Nie, cisza. Także separacja i wyszukiwanie jest rewelacyjne, natomiast wymaga to zdecydowanie więcej czasu i nie każdemu będzie to odpowiadało. Takie grzebanie po prostu w ziemi, precyzyjne szukanie wszystkich sygnałów i sprawdzanie. Ale jeśli miejscówka jest wartościowa, lepiej zrobić to w takim wolnym trybie i pozyskać zdecydowanie więcej fantów. No i proza życia, jak to zwykle, ale z głębokości 25-30 cm wydaje to naprawdę powtarzalny sygnał. Także jeśli to jest wykastrowana wersja Altera, to akurat mnie to bardzo odpowiada. Ja muszę sprawdzić z Alterem, bo powiem wam szczerze, nie chciało mi się chodzić na trybie jednoczesnym po pierwszym uruchomieniu. Po update'cie go nie sprawdzałem, już został poprawiony, natomiast pierwszy tryb, który był przed update'em, no niestety nie był fajny i pozostawiał wiele do życzenia. Ten drugi, po update'cie oprogramowania, które robi Rutus, który można zrobić też u Sapera, no jeśli jest taki jak Wargo, a na pewno jest, no to działa rewelacyjnie. No i to powinna być moneta, albo jakiś większy przedmiot. I kawałek jakiegoś okucia, ale leżał na wierzchu i dawał mocny sygnał. Trzeba podnosić cewkę i sprawdzać. Jak coś jest płytko, to raczej... Chociaż deszcz wypłukuje monety także. Jest szansa na monetę. Chyba, że to będzie jakiś większy śmieć powierzchniowy po prostu. I Mariusz będzie szczęśliwy, bo Mariusz jest spadkobiercą wszelkich takich rzeczy, które ja wykopię. On je później zbiera, nosi, kolekcjonuje. Nie wiem, jaki to jest święty, ale to już będzie musiał Mariusz sprawdzić. A co to mogło być? To już nie wie nikt w tej chwili. Podstawka do żołnierzyka? Może. No i przyjaciel wczorajszego żołnierzyka. Niestety nie jest chłopak kompletny. Mam same kadłubki ostatnio, ale jest ok. Podstawkę mam, może będzie pasowała. Jakby tak zaczął kompletować, to coś przemielone tutaj, może by coś uzbierał. Kolejna kopiejka, jak zwykle, do kolekcji. Nic ciekawego, ale jest znalezisko.
No jest srebro dzisiaj, drugie, bo wczoraj było jedno. Bardzo przyzwoity stan jak na te warunki. Całkiem znośnie to wygląda. Oczywiście jest to 15 kopiejek, więc nie jest to jakaś niesamowita moneta, jakby się mogło wydawać, ale daje radę. 1875 rok. Jak zwykle zgniły, ale jest piękna pogoda, jest to rodzaj relaksu i odpoczynku dla mnie w tej chwili. Kolejne dwa grosze międzywojenne, jakieś trolle już na YouTubie do poprzedniego filmu piszą, że to jest wykastrowany alter. Daj Bóg mi takiego wykastrowanego altera. Ja sobie ten wykrywacz zostawiam, dlatego że on z 15-25 cm odseparowuje monetę na monecie, gdzie chodziłem wcześniej ze spektrum i z innymi urządzeniami i w kakofonii dźwięków jakoś tych rzeczy nie wyławiałem, a chodziłem dość sumiennie w tym miejscu. Ja rozumiem, że się opuściła gleba, że padały deszcze, że się wiele rzeczy zmieniło, ale urządzenie mnie po prostu totalnie zaskoczyło w tej chwili i nie jest żadna reklama. Jeśli koledzy uważają, że to jest wykastrowany sprzęt, nie kupujcie, chłopaki. Ja się zadowolę takim wykastrowanym sprzętem, mnie to odpowiada. Kolega wspomniał o rybach. I wyszła ryba z ziemi. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale to jest ewidentnie ryba z gleby. W jednym dołku zardzewiały gwóźdź i taka oto zapinka. I ma jakąś tutaj rzecz, albo nie ma, nie mam pojęcia, czy to jest elektryczne, czy nie, czy do czegoś. Ciężko wyczuć w tej chwili, trzeba byłoby to dokładnie oczyścić i przejrzeć. Ciężkie orzekło zgryzienia, już jest dość mocno zjedzona.